Cześć Wiązpiacze, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Co mi się nawinie. Odcinek będzie opublikowany 3 dni przed świętami, więc właściwie to chyba nawet 2 dni, więc no nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam wszystkiego dobrego święta. Mam nadzieję, że to będą udane święta, spokojne, no i że podczas tych świąt uda Wam się też spróbować kilku ciekawych win. Ja dzisiaj przygotowałem dla Was wino, które może być akompaniamentem do tych świąt, ale nie musi, dlatego że jest to wino bardzo uniwersalne, które można pić cały rok. Nie chcę też, żeby ten odcinek był przesadnie świąteczny, no ale niemniej jednak wszystkiego dobrego w te święta Wam oczywiście życzę. Mało tego, ponieważ jest to ostatni odcinek w 2023 roku, to przede wszystkim chciałbym Wam podziękować za to, że oglądaliście Co mi się nawinie w tymże właśnie roku. A przy okazji życzę Wam wszystkiego dobrego w roku następnym, czyli w roku 2024. I żeby Was troszkę rozgrzać, to jeżeli możecie w komentarzach wpisać 2024, jeżeli planujecie w kolejnym roku również z kanałem Co mi się nawinie być i czasami na niego wpadać i sprawdzać, jakie wina z marketów i z dyskontów Wam proponuję. Przy okazji możecie od razu polubić film i subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo wydaje mi się, że warto. To jest wino, które nawinęło mi się jakiś czas temu za sprawą mojej mamy, która mi to wino sprezentowała na chyba imieniny albo urodziny, nie pamiętam, bo te dwie okazje akurat u mnie są w kalendarzu bardzo blisko siebie. Także dzięki, mama, jeszcze raz za ten prezent, dlatego że okazało się, że jest to wino bardzo, ale to bardzo godne polecenia. Jest to też wino dość odmienne od innych win Primitivo, które już na kanale Co mi się nawinie były polecane. A z tego co pamiętam, to Primitivo jako gatunek win rośli, jest na kanale Co mi się nawinie jednym z najczęściej proponowanych przeze mnie win. Od razu Wam też powiem, że no, możecie się już domyślić z tego wstępu, nie jest to test, a jest to typowo odcinek polecający wino, które już zostało przeze mnie sprawdzone, także żebyście mieli świadomość tego, że sprawdziłem to wino kilka razy już pod koniec tego roku i definitywnie jest to coś, co mogę Wam polecić. Dobrze, przybliżę Wam etykietę, żebyście widzieli dokładnie i wyraźnie, jakich emblematów należy szukać. A gdzie? Otóż słuchajcie, w Auchan. To wino jest dostępne w Auchan. Co do ceny, to powiem Wam, że mogę się co do złotówki pomylić, ale ono kosztuje około 36 zł. Czy 36,50, czy 35,50, no nie jest to chyba aż taka istotna różnica. Wydaje mi się, że 36 około za to wino musicie dać. Nie jest to wino, które jest ekskluzywnie do Auchan sprowadzane. Jestem przekonany, że też w wielu sklepach internetowych na przykład to wino widziałem, dlatego że przed odcinkiem robiłem sobie mały research, żeby ewentualnie jakieś ciekawe informacje na ten temat, na temat tego wina jeszcze znaleźć. Ale no, z racji tego, że kanał Co mi się nawinie skupia się na ofercie marketowej i dyskontowej, no to Auchan jest miejscem, w którym bez wątpienia to wino znajdziecie. W innych sieciach handlowych raczej nie wydaje mi się, żeby to wino było dostępne, na pewno nie w dyskontach. No ale też w 100% Wam nie powiem, być może na przykład w jakimś Carrefourze gdzieś tam to wino kiedyś wyhaczycie, ale jak na razie Auchan to jest pewna informacja, że możecie to wino w tymże właśnie sklepie kupić. No i teraz tak, powiem Wam szczerze, że szukałem informacji jakichś ciekawych na temat tego wina i tego producenta i szczerze mówiąc nic ciekawego nie znalazłem, tak Wam powiem od razu. Jest to producent raczej taki średniej wielkości, producentem jest w ogóle Montetessa, ale z tego co zdążyłem zauważyć, to tak naprawdę Montetessa to nawet chyba nie jest producent, tylko to jest pewnego rodzaju brand większego konsorcjum, które robi różne wina. I powiem Wam, że pod tytułem Montetessa kilka butelek na polskim rynku już swego czasu było dostępnych. I to nawet w dosyć dużej rozpiętości, bo znalazłem w necie i wina Primitivo, ale inne, i Negro Amaro, i Nero di Troia, i Cabernet Sauvignon. Z tego co zauważyłem, one wszystkie pochodzą z południa Włoch, czyli z Apulii, tak jak to właśnie wino. No zresztą jest to Primitivo, no więc nic dziwnego. I nie wiem, na ile tamte wina są na rynku obecne tak na stałe, ale wiem, że one miały różne opinie z tego, co widziałem. Natomiast to jest widać takie wino, które jest raczej z wyższej półki od tego producenta, czy takiej średnio wyższej.
Więc nie łączyłbym specjalnie z oceną tego wina, albo inaczej, nie łączyłbym oceny tego wina z tymi winami, które gdzieś tam wcześniej się na rynku pojawiały, bo wiem, że na przykład w Biedronce też niektóre wina pod tytułem Monte Tessa się pojawiały, ale na pewno nie w tej wersji. Dobrze, i teraz tak. Powiedziałem Wam, że jest to wino nieco odmienne od innych win Primitivo, które do tej pory Wam przedstawiałem. Ale właściwie to może nie będę mówił tylko w teorii, tylko po prostu zabiorę się za to wino i może będzie mi prościej Wam to wszystko powiedzieć, jak już wino będzie w kieliszku. Pamiętajcie o tym, już wspominałem, ale nie omieszkam przypomnieć, polubcie film. Te łapki w górę chyba jednak mają jakieś znaczenie, także jeżeli możecie to dla mnie zrobić, to będę wdzięczny. Dajcie w ogóle znać, czy są jakieś wina, które w okresie świąt jakoś wybitnie lubicie i takie, które zawsze muszą się na Waszym stole pojawić. I dajcie znać, czy na przykład któryś z tych win pochodzi z moich rekomendacji. Będę Wam wdzięczny. No dobra, ale już leję wino. I pokazuję Wam, co słychać w kieliszku. No barwa jest ładna, barwa jest jak najbardziej poprawna, klasyczna, dość ciemna, no ale to jest jak na Primitivo dosyć charakterystyczna cecha. Dwa słowa Primitivo, dosłownie dwa słowa, bo o tym Primitivo mówiłem już wielokrotnie. Jest to odmiana, która w tej chwili jest najbardziej popularną odmianą w Apulii, czyli w tym tak zwanym obcasie buta włoskiego, czyli region zupełnie skrajnie południowy, południowo-wschodnie Włochy. W ogóle odmiana Primitivo pochodzi z Chorwacji. Tam jest znana pod też innymi nazwami, których nie wypowiem, bo są za trudne dla mnie. O tej porze roku już. Jest koniec roku, jesteśmy wszyscy zmęczeni, wiecie co chodzi. Żartuję, ale te nazwy są bardzo charakterystyczne i nie chcę ich gdzieś tam przeinaczyć. Nie jest to też takie istotne. Primitivo jest w tej chwili jednym z ulubionych win czerwonych w Polsce, ale nie tylko. Od jakichś dwóch, trzech, czterech, może nawet już pięciu lat jest to swego rodzaju fenomen sprzedażowy w ogóle na rynkach europejskich. No nie dziwię się, bo jest to wino bardzo przyjazne w piciu. Jest to też takie wino, które moim zdaniem jest uniwersalne pod kątem gustu, dlatego że i osoby, które lubią wina takie bardziej delikatne, właśnie takie trochę półwytrawne, trochę takie bardziej przyjazne, mniej wymagające, no to w Primitivo znajdują wiele dla siebie. Ale z drugiej strony osoby, które lubią wina nawet na co dzień takie bardziej ostre, to i tak w Primitivo znajdą na tyle dużo aromatów, smaków i takich ogólnie rzecz biorąc doznań, że też Primitivo najczęściej jest dla nich czymś ciekawym. I teraz tak, o co mi chodziło w tym, że to jest jednak troszkę inne Primitivo niż te, które do tej pory przedstawiałem Wam na kanale Co mi się na winie. Spróbuję i przy okazji wszystko Wam wyjaśnię. Ładny zapach, taki tutaj jeżeli chodzi o Primitivo, to można powiedzieć, że jest dosyć typowy, bo dużo śliwki, dużo takich dojrzałych owoców. Już widać, czy czuć, że jest to wino ciepłe, takie wiecie, pełne pełni, czyli soczyste, mocno owocowe, czuć też beczkę dębową, czyli takie aromaty troszkę czekoladowe w tym wypadku. Trochę takie, bym powiedział, wręcz przyprawowe, bogate, na pewno bogate, dość intensywny aromat. No i właśnie, w smaku jest już trochę inaczej od innych Primitivo, które polecałem Wam na kanale Co mi się na winie, między innymi w tym roku. Dlaczego? Primitivo bardzo często możecie kupić, i to szczególnie w dyskontach, w takich wersjach dosyć mocno półwytrawnych. I to są takie Primitivo, które mają w sobie dużo aromatów, owoców takich kompotowych, takich drzemowych, takich bardziej marmoladowych, owoców trochę, bym powiedział, przejrzałych.
I to nie jest wada, tylko to jest po prostu no, cecha charakterystyczna tych właśnie Primitivo. I one często są też podbudowane taką, taką słodyczą, ale też nie ma co się oszukiwać alkoholowością. I teraz jeden parametr, o którym ja Wam wcześniej powiedziałem, o którym zawsze mówię, to wino ma 13% alkoholu. Jak na świat win w ogóle, to nie jest tak mało, ale jak na świat win Primitivo, to jest niewiele, bo wiele Primitivo ma 14,5%, a czasami nawet 15,5% alkoholu. I powiem Wam, że w tych Primitivo to czuć. Czuć taką właśnie alkoholową podbudowę, która dosyć na szczęście, najczęściej łączy się dobrze z tym właśnie aromatem przejrzałych owoców, takich owoców drzemowo-kompotowych. I to wszystko sprawia, że te wina są i tak dosyć fajne, spójne i one smakują dobrze. Tutaj macie do czynienia z Primitivo ujętym nieco inaczej. To wino jest bardziej przestrzenne, bardziej finezyjne. Tutaj są owoce i nie można powiedzieć, że to jest jakieś wino odstrzelone zupełnie od tego, co zazwyczaj Primitivo oferuje, ale to jest moim zdaniem podane w sposób bardziej taki świeży, że te owoce są, ale to są takie owoce, wiecie, takie prosto z krzaka, soczyste, takie młodsze. Tutaj nie ma właśnie tych nut marmolady, nie ma tych nut kompotowych. Ale dzięki temu to wino jest żywsze, to wino jest bardziej takie eleganckie. Ma troszkę więcej kwasowości. Nie jest to wino, które idzie wyraźnie w stronę półwytrawności, aczkolwiek uspokajam, też nie jest to wino jakoś specjalnie wykręcająco wytrawne. Nie ma tutaj też jakoś specjalnie dużo tanin, także wino jest ogólnie rzecz biorąc przyjazne i przyjaźniejsze niż na przykład takie, wiecie, cięższe Tempranillo albo Cabernet Sauvignon. Niemniej jednak myślę, że gdybyście postawili to wino obok kilku innych Primitivo, które do tej pory Wam prezentowałem na Co mi się na winie, to zauważylibyście wyraźną różnicę. No ale to dobrze, no bo wiecie, świat win jest bardzo rozległy i różnorodny. No i o to też mniej więcej, między innymi w tym chodzi. Więc powiem Wam tak. To jest Primitivo, które moim zdaniem pokazuje Wam tę odmianę w trochę bardziej takiej świeżej wersji. W wersji, którą możecie... w której możecie znaleźć więcej owoców świeżych, więcej takich smaków, które możecie rozpoznawać z takich win jak na przykład Syrah, może niektóre wina z odmiany Merlot, czyli takie, wiecie, takie wina cały czas dosyć ciepłe, dosyć takie kojarzące się z cieplejszymi klimatami, z cieplejszymi regionami Europy i świata. Ale nie do końca idącymi w taką już mocno stronę właśnie takiego gorącego Primitivo, które tutaj, o którym tutaj już parę razy dzisiaj Wam wspomniałem. To wino jest dzięki temu też bardziej moim zdaniem uniwersalne, bo ono nie jest przeciężkie, ono cały czas daje dużo takiego efektu właśnie świeżości, owocowości. I wydaje mi się, że dzięki temu, pomimo tego, że jest to wino degustacyjne, jest to wino takie, które możecie sobie sączyć po prostu, wiecie, bez niczego wieczorem, bo ma w sobie sporo też takiej beczkowości, która to wino trochę podkręca, przyprawowości, trochę takiego czarnego pieprzu, trochę takich teraz czuję smaków i aromatów skórzanych i naprawdę jest to wino ciekawe, ale dzięki temu, że jest odrobinę lżejsze, że jest więcej owoców świeżych, świetne wino również do jedzenia, do mięs czerwonych, ale też do takich bardziej, bym powiedział, codziennych potraw, jakieś makarony, sosy pomidorowe, nawet pizza. Myślę, że takie wino jest jak najbardziej wskazane. Także słuchajcie, moim zdaniem jest to jedno z ciekawszych win Primitivo, których ja spróbowałem w tym roku. Dlaczego? No właśnie dlatego, że pokazuje trochę inne oblicze Primitivo i pokazuje, że Primitivo to też może być wino bardziej finezyjne, trochę mniej alkoholowe, a przez to jest moim zdaniem bardziej smukłe, eleganckie i pijalne. Ono się po prostu dobrze pije. No dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o to wino, to wszystko.
Polecam, polecam spróbować. No 36 zł to jest, powiedzmy, że cena trochę wyższa niż większość win, które zazwyczaj Wam na Semisiemowinie proponuję. Niemniej jednak dla rozszerzenia swojej palety i dla takiego większego wglądu w to, jak może być przedstawiona odmiana Primitivo, myślę, że warto spróbować. Jeżeli zamierzacie lub jeżeli zrobicie to, albo już zrobiliście, to dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym winie i co, jakie były Wasze odczucia po spróbowaniu. No dobra, słuchajcie, to jeszcze raz Wasze zdrowie za 2023 rok. Wszystkiego dobrego w święta. Pamiętajcie o komentarzu 2024. Pamiętajcie o tym, żeby film polubić i pamiętajcie o tym, że kanał subskrybować można, dlatego że zazwyczaj co piątek, jeżeli nic dziwnego się nie wydarza, nowe odcinki są na kanale publikowane, chociaż muszę Wam powiedzieć, że akurat w tej chwili zapowiada się no, 2-3-tygodniowa przerwa, dlatego że no, my też musimy się troszkę zchillować, zresetować i nabrać świeżych mocy na nowy sezon, a tak naprawdę to też pewnie nas czekają jakieś tam wyjazdy, więc no, będzie trudno nowy materiał na kolejne 2-3 tygodnie nakręcić. Śledźcie Instagrama, to jest ważne też dlatego, że właśnie na Instagramie zawsze zapowiadam, kiedy są publikowane nowe odcinki i o czym będę w nich nawijał. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w 2024 roku. Cześć.